drogi kandydacie na prawdziwego mężczyznę. Jeżeli chcesz być prawdziwym mężczyzną, czyli kimś wyjątkowo wyjątkowym, a jak chcesz być kimś wyjątkowym, to chcesz być kimś niezwykłym, ale skoro chcesz być kimś niezwykłym, to znaczy, że jednocześnie gotów jesteś być kimś nienormalnym, gdyż normalny to jest zwykły, standardowy, przeciętny, a jeżeli ty chcesz być wyjątkowym, chcesz być niezwykłym, to znaczy, że godzisz się z tym, żeby być nienormalnym. I dlatego, drogi kandydacie na prawdziwego, cudownego, niezwykłego mężczyznę, za którym szaleją kobiety, nie udawaj normalnego. Pokaż, że jesteś wyjątkowy, że jesteś nienormalny, że jesteś kimś, kogo dana niewiasta, o którą się starasz, prawdopodobnie nigdy więcej nie spotka w tak cudownym wydaniu jak właśnie ty. I dlatego nie ukrywaj tego, że jesteś inny, tylko pokaż to. Wyciągnij to i pokaż, że jesteś inny. Nie tylko jako drwal, nie tylko jako pracownik tartaku, gotów na ciężką pracę, ale że jesteś kimś, kto swoim własnym rozumem odróżnia się od całej reszty facetów i dzięki temu ta kobieta będzie z tobą miała inaczej, a nie standardowo. I chyba tyle. Jak zrozumiałeś, to dobrze. A jak nie, pech.